Teraz pokażę ci, jak zamieniać liczby na procenty. Zanim zacznę, przypomnę, że 100% to inaczej 100 setnych, czyli 1. Spójrz teraz na ułamek 7 setnych. Jeśli pomnożę 7 setnych przez 1, to nie zmienię wartości tego ułamka. 7 setnych razy 1 to 7 setnych. Zauważ, że 1 to jest to samo co 100%. Zamiast liczby 1 możemy napisać 100%, otrzymamy 7setnych razy 100%. Zwróć uwagę, że te dwie liczby możemy skrócić. Obie dzielą się przez 100. 100 podzielić przez 100 to 1. Otrzymujemy 7 pierwszych razy 1%, czyli 7%. 7% to jest to samo co 7setnych. A jak zamienimy 1 czwartą na procent? 1 czwarta to jest to samo co 1 czwarta razy 1. 1 to inaczej 100%. Otrzymujemy 1 czwartą razy 100%. Możemy skrócić liczby 4 i 100. Obie liczby dzielą się przez 4. 4 podzielić przez 4 to 1, a 100 podzielić przez 4 to 25. 1 pierwsza to 1, a 1 razy 25 to 25. Otrzymujemy 25%. 1 czwarta to 25%. Aby zamienić dowolną liczbę na procent, w tym przypadku były to ułamki, wystarczy tę liczbę pomnożyć przez 100%. W taki sposób zamieniamy liczbę na procenty. Zobacz, mamy tutaj takie polecenie. Zamień na procent. Pierwsza liczba, którą mamy zamienić na procent, to liczba 8. Niektóre przykłady można robić w pamięci. Aby zamienić liczbę na procent, wystarczy pomnożyć ją przez 100%. 8 razy 100% to 800%. Teraz wyrazimy 23setne w postaci procenta. Aby to zrobić, wystarczy 23setne pomnożyć przez 100%. Mnożąc liczbę dziesiętną przez 100, przesuwamy przecinek o 2 miejsca w prawo. Otrzymamy 23%. Teraz przyszła kolej na zadanie dla Ciebie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie zamienić na procent 2,74. Aby zamienić tę liczbę na procent, należy pomnożyć ją przez 100%, czyli przesunąć przecinek o dwa miejsca w prawo. Otrzymamy 274%. Ostatnie zadanie dla Ciebie. Zamień 3 czwarte na procent. Aby to zrobić, wystarczy 3 czwarte pomnożyć przez 100%. Liczby 4 i 100 dzielą się przez 4. 4 podzielić przez 4 to 1, a 100 podzielić przez 4 to 25. 3 pierwsze razy 25 to 75. Otrzymujemy 75%.